Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu, zapraszam na raport o stanie świata. Trwa napięcie na granicy polsko-białoruskiej. Czy to, co tam się dzieje, jest wyrazem siły reżimu Łukaszenki, czy wręcz przeciwnie, jego słabości? Białoruski satrapa straszy wstrzymaniem tranzytu gazu do Europy i rozlokowaniem wojsk rosyjskich na granicy. Czy to próżne groźby, czy realna perspektywa? I co powinna robić Europa, by opanować kryzys? Jak powstrzymać migrantów przed podróżą do Mińska i udziałem w prowokacjach białoruskiego reżimu? Porozmawiam o tym z przedstawicielem władz irackiego Kurdystanu. W Etiopii wojska antyrządowe zbliżają się do Addis Abeby. Na północy kraju dramatyczny kryzys humanitarny. Michał Żakowski jest w Kabulu. W programie kolejna odsłona wspólnej akcji Radia 357 i raportu o stanie świata. Jak żyje stolica Afganistanu pod rządami talibów? W Hiszpanii kolejna śmiertelna ofiara gonitwy z bykami. Po co Hiszpanom pojedynki z tymi zwierzętami? I jeszcze Brigitte Bardot, czyli jak z symbolu seksu zmienić się w symbol niechęci do ludzi. To wszystko w raporcie o stanie świata 13 listopada 2021 roku. Raport o stanie świata to program dostępny za darmo dla wszystkich, których interesuje świat i inni ludzie. Nasz podcast jest finansowany przez słuchaczy. Za wszystkie wpłaty serdecznie Państwu dziękuję. Zapraszam tych, którzy nie są, a chcieliby zostać patronami raportu, na mój profil w serwisie patronite.pl. Za jego pośrednictwem najłatwiej nas wesprzeć. A najłatwiej słuchać nas ze strony internetowej raportostanieświata.pl, choć oczywiście jesteśmy dostępni na wszystkich dobrych platformach podcastowych. Adrian Bąk i Chris Wawrzak w reżyserce studia Efektura w Warszawie. Zaczynamy!
Białoruski zespół Navi Band na początek raportu o stanie świata. Nie kończy się kryzys na granicy polsko-białoruskiej, która jest również granicą między Białorusią a Unią Europejską i NATO. Regularnie dochodzi do zwykle nieudanych prób dokonywanych przez służby białoruskie przepchnięcia grupy migrantów przez granicę. Wzmaga się też akcja propagandowa reżimu Łukaszenki, która ma na celu zrzucenie odpowiedzialności za kryzys na Polskę. Trwają też działania dyplomatyczne Polski, Unii Europejskiej i NATO. Najprawdopodobniej na początku przyszłego tygodnia Bruksela nałoży kolejne sankcje na Białoruś. Jest ze mną Paweł Łatuszka, były minister kultury Białorusi, ambasador m.in. w Polsce, dziś opozycjonista mieszkający na emigracji. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Jaki jest obecnie cel Łukaszenki w tej konfrontacji? Po tych kilku tygodniach czy kilku miesiącach właściwie trwającego kryzysu, ale wzmaganego w tych ostatnich dniach? Ja myślę, że cel jest absolutnie jasny i można jego wyznaczyć w następujący sposób. To jest zmuszenie do dialogu Unii Europejskiej, do dialogu właśnie z Łukaszenką. I on wykorzystuje ku temu przede wszystkim ludzi, migrantów, których zaprosił na terytorium Białorusi i których chce wykorzystać jako tarczą, jako ludzi, którzy przybiją właśnie w jego interesach te zamknięte drzwi do dialogu. A dialog ma na celu, żeby otrzymać możliwość kontaktów politycznych, żeby zostali zniesione ograniczenia w stosunku do niego polityczne i oczywiście zostali zniesione sankcje. I ciekawa powstaje sytuacja, że w tym dramacie mniej już głosów słychać, czy w ogóle oni niesłyszalni są, o tym, co naprawdę dzieje się na Białorusi. A wczoraj Organizacja Obrony Praw Człowieka opublikowała, że na Białorusi już oficjalnie uznanych jest 847 więźniów politycznych, a tak naprawdę ich tysiące. Każdego dnia zapadają kolejne wyroki. I faktycznie handel będzie Łukaszenka, jak on myśli, będzie szedł właśnie o rozwiązaniu problemów migrantów, a nie o rozwiązaniu wewnętrznej sytuacji samych masowych represji po zakończeniu II wojny światowej w Europie. Oczywiście trzeba zrozumieć i charakter Łukaszenki. On jest taki człowiek bardzo mściwy i on chce mścić się na Europie oczywiście, no a tu przede wszystkim stoją przed nim Polska, no i Litwa. Za chwilę przejdziemy do wewnętrznej sytuacji na Białorusi, jeśli pan pozwoli, ale chciałbym jeszcze pozostać przy tej sytuacji na granicy. Jak daleko on pańskim zdaniem się posunie? I to chodzi mi o dwa wymiary. Jeden to jest oczywiście, jak bardzo jest w stanie zaszkodzić tym ludziom i grać nimi do momentu, w którym, nie wiem, oni będą umierać, będą zamarzać w lesie. A z drugiej strony, no już widzimy, w jaki sposób on zachowuje się wobec Unii Europejskiej i Zachodu ogólnie. Grozi wstrzymaniem tranzytu gazu. Już mamy doniesienia, że ten przepływ gazu w piątek był o 40% niższy niż poprzedniego dnia. Grozi rozmieszczeniem wojsk rosyjskich przy granicy. Czy to są realne groźby? Czy to są groźby, które on jest w stanie spełnić? No oczywiście, jeszcze trzeba zrozumieć, jak powiedział, to nie ja powiedziałem, ale powiedziano wczoraj w jednym z propagandowych programów rosyjskich, pierwszego programu telewizji 60 minut, jeden z politologów bliski do Kremla. To jest jakby zdarzy się z ludźmi, którzy mają choroby właśnie jesienią. Także tak naprawdę przykro o tym mówić, ale trzeba zrozumieć, że psychika tego człowieka jest niezrównoważona, że ten człowiek może dopuścić się każdych kroków, jeżeli to będzie w jego interesach. A jego interes właśnie jest zachowanie przy władzy. Oczywiście on ma dalekie plany, prawda, które mogą doprowadzić do powstania konfliktu wojskowego na linii granicy Białorusi z Unii Europejskiej. Taki plan został zatwierdzony przez Łukaszenkę, chociaż przewidywał przede wszystkim stworzenie sytuacji dla sprzedania dla prasy zachodniej. Tak, żeby migranci, którzy będą mieszkać na granicy,
pokazywać, jak ludzi cierpiących, a nie naprawdę cierpią, bo są wykorzystywani, i sprzedawać ten obrazek na cały świat. A już jako kolejny krok, to właśnie jeżeli nie uda się przerwa granicy przez migrantów, to już wykorzystać jakiś wariant z użyciem broni, takiego konfliktu lokalnego, wojskowego. No to raczej byłoby i w interesach Rosji, bo faktycznie Rosja też ma swoje zadania co do Łukaszenki. Obniżyć jego wpływy jak na terytorium Białorusi, tak również popularność na terytorium Rosji. Ostatnio Łukaszenka bardzo stracił na popularności, ale parę lat temu miał wielu zwolenników Federacji Rosyjskiej. Taka sytuacja raczej stworzy pogorszenie jego wizerunku wszędzie, i na świecie zachodnim, i w samej Rosji, i oczywiście na terytorium Białorusi. Co, jak rozumiem, służyłoby już całkowitemu przejęciu Białorusi przez Rosję. My powinny zdawać sobie sprawę, że z punktu widzenia interesów Rosji, dzisiaj elit rządzących w Rosji, właśnie o to chodzi, bo to pytanie tylko, kiedy to ma się odbyć. Czy to się odbędzie dzisiaj, czy jutro? Jeżeli Europa, jeżeli świat demokratyczny nie postawi szlaban na to, jeżeli nie będzie dodatkowych motywacji dla ludzi białoruskich, którzy na pewno nie chcą Łukaszenki i na pewno nie chcą być częścią Federacji Rosyjskiej, to Putin zrealizuje ten scenariusz. I jeżeli nie zrealizuje dzisiaj, to za 2-3 lata Białoruś może będzie istniała na mapie jako państwa, granicy, ale tylko flaga narodowa w ONZ-cie i nic więcej. Bo na przykład dzisiaj już na lotnisku w Grodnie wylądowali wojska desantowe rosyjskie, siły specjalne. Właśnie odbyło się taka sytuacja. Także już Putin poszerza swoją wojskową obecność na terytorium Białorusi. A pretekstem to jest, jak powiedział przed chwilą minister obrony Białorusi, że Polska zagraża Białorusi i zagraża z punktu widzenia wojny. To propaganda działa w ten sposób, że nie chce patrzeć w lusterko, a spróbuje sprzedać dla ludzi to, co właśnie sama robi. Właśnie stwarza zagrożenie dla całej Europy. Pan w mediach społecznościowych mówi wyraźnie o tym, że są co najmniej dwie grupy migrantów szkolone przez reżim białoruski, przez służby białoruskie, właśnie w celu wykorzystania ich do przekraczania granicy, do ataku ewentualnie na służby polskie. Czy mogę prosić o szczegóły tych informacji? Oni już są wyszkoleni. Odbyło się to w przeciągu czerwca, września. Dwie grupy, pierwsza grupa Irakijczyków do 10 osób, to nie była wielka grupa. Druga grupa oddzielnie była szkolona do 10 Afgańczyków w obwodzie witebskim na Białorusi. W miejscowości Obsa znajduje się baza sił specjalnych Straży Granicznej Białorusi. I właśnie tam odbyli się te ćwiczenia. A później dotarliśmy do informacji, że pod koniec października do Tadżykistanu była wizyta oficjalna, ale była część nieoficjalnej wizyty, wizyta wojskowych białoruskich, a nieoficjalnie to właśnie wywiadu KGB Białorusi, grupa oficerów, która miała za zadanie przede wszystkim opracować kolejny szlak tranzytu dla migrantów nielegalnych z terytorium Afganistanu na terytorium Białorusi, a drugie miało za zadanie właśnie przywieźć broń dla tych grup terrorystycznych. I to zadanie zostało wykonane. Mamy temu potwierdzenie ze swoich źródeł. Także później sam Łukaszenka to potwierdził. Co ciekawe, może usłyszał, że o tym zaczęło pisać EU Observer, New York Times, inna światowa prasa. I właśnie Łukaszenka na posiedzeniu rządu publicznie powiedział, że broń trafia na terytorium Białorusi z Donbasu. Nie określił, z której części Donbasu. Czy postawił pretensje Putinowi, który zaokupował część Donbasu, czy ma na myśli Ukrainę.
i powiedział, że ta broń ma trafić właśnie do Kurdów. A dlaczego dla Kurdów? Kurdy są bardzo wściekli, przepraszam za to słowo, na Polaków, że nie puszczają Polacy, że na kawałki jakby spróbują porozdzielić tych migrantów, że agresywni są w stosunku do Kurdów. I u Kurdów będzie jakby reakcja, że będą atakować polskie służby na granicy. To jest legenda, którą teraz sprzedaje Łukaszenka, bo wie, że my wykryliśmy jego plany. A co się dzieje w tej chwili z tymi ludźmi, z tymi wyszkolonymi ludźmi? Czy oni są na granicy? Oni czekają na operację? Tego nie umiem odpowiedzieć. Oczywiście może być tu dwie możliwe sytuacje. Pierwsza, że oni w ostateczności będą wykorzystane na granicy, kiedy powstanie próba przerwania granicy i nie uda się to zrealizować bez użycia broni, może paść strzał, żeby zaognić konflikt. I wtedy to już daje pełne możliwości, rozwiązuje ręce dla Kremla i dla Łukaszenki, żeby wojska rosyjskie już pozostali i zwiększyli swoją obecność na terytorium Białorusi. Drugi scenariusz to właśnie poprzez tych migrantów trafić na terytorium Unii Europejskiej. I kilka miesięcy temu ja chciałem zwrócić uwagę, wiceminister spraw wewnętrznych, generał Karpinkow, publicznie powiedział o tym, że są gotowi zrealizować akty terrorystyczne na terytorium Unii Europejskiej. Prawda powiedział, że chodzi o to, żeby likwidować liderów opozycji białoruskiej mieszkającej w Polsce i na Litwie. I powiedział, że oczekują tylko na rozkaz. Także to jest to, co jest omawiane na tych sztabach z udziałem Łukaszenki, bo Łukaszenka teraz zorganizował taki specjalny sztab, do którego wchodzi wąskie koło generałów i którzy decydują w tych wszystkich działaniach. Jak dotąd utrzymana jest pełna jedność Unii Europejskiej i w zasadzie pełna jedność NATO również, no, z pewnymi wątpliwościami, jeśli chodzi o stanowisko Turcji, ale tutaj bardziej to jest kwestia chyba logistyczna, już dogadywana między Polską a Turcją w sprawie przywozu tych migrantów. Ale moje pytanie brzmi, jest mowa o sankcjach na linie lotnicze, mamy właśnie decyzję Turkish Airlines o ograniczeniu przyjmowania pasażerów na pokłady samolotów tej linii, mamy akcję organizowaną przez ambasadę Iraku w Moskwie dla Irakijczyków na granicy, akcję powrotu, mamy zapowiedź sankcji Unii Europejskiej. Jakie konkretnie sankcje, pańskim zdaniem, byłyby naprawdę bolesne wobec Łukaszenki? No to, co robi teraz rząd polski, oczywiście jest bardzo ważne. To, że udało się przekonać Turcję zaprzestać wykorzystanie linii lotniczych tureckich dla dostarczenia potencjalnych nielegalnych migrantów. To, że przed chwilą zostało podane, że Irak również już nie będzie wysyłał samolotów na Białoruś. Ale tak naprawdę to tylko pierwsze małe kroki. Po pierwsze, jest potrzebna naprawdę jedność Unii Europejskiej i krajów NATO, że będą razem bronili granic Unii Europejskiej i że razem podejmują decyzję nie rozmawiać z terrorystą, bo faktycznie o to chodzi Łukaszence, za uznanie rozmowy i poprzez to on będzie handlował, żeby otrzymać dla siebie zyski. Jeżeli mówimy o sankcjach, o tym mówiliśmy od ponad roku i problem polegał na tym, że kiedy trzeba było wezwać karetkę, wszyscy myśleli, że Łukaszenka sam pójdzie do szpitalu, a w międzyczasie Łukaszenka nabierał siły i właśnie przygotował to, co mamy na granicę. Później w Brukseli mówiłem o tym półtora miesiąca temu, że spóźniacie się, że nie wprowadzacie sankcji, nie pokazujecie Łukaszence drogą. No i to traciliście czas jako Unia Europejska. Także dzisiaj, po pierwsze, nie uznanie Łukaszenki jako prezydenta państwa, bo on nie jest prezydentem, ale nikt nie odważył się o tym publicznie, politycznie powiedzieć. Drugie, to jest uznanie jego za przestępcą. Wszczęcie procedur karnych, i to jest ważna jest rola prokuratury polskiej, prokuratury Litwy, Niemiec, które mogą podjąć to zadanie i stworzyć zespół do ścigania przestępstw międzynarodowych. I trzecie, mocne sankcje, zablokowania wszystkich przejść granicznych i tranzytu. To będzie uderzające i z sektora finansowego, to będzie uderzające na reżim.
Jedna konkretna rzecz. Pojawiają się głosy mówiące o tym, że możliwe jest, czy rozważane jest zablokowanie terminalu w Małaszewiczach, gdzie, przez który przechodzi spora część wymiany handlowej z Białorusi na zachód. Czy uważa pan, że to jest dobry krok? Absolutnie potwierdzam. To nie jest dobry krok. To jest krok wymuszony. Dlatego, że nikt nie chce, żeby nie istniał handel. Ważne, żeby ludzie spokojnie mogli wyjeżdżać i wjeżdżać. Ale dzisiaj mamy do czynienia z przestępcą, międzynarodowym terrorystą. I trzeba pokazać jemu perspektywę, że on musi odstąpić i nie zapominać o Białorusinów, którzy teraz cierpią. Kilkadziesięciu Białorusinów ogłosili głodówki w zakładach karnych na Białorusi w związku z warunkami, gdzie ich w stosunku do nich są stosowane tortury. I świat cały powinien również mówić głośno o tym, że konflikt, który stworzył Łukaszenka z migrantami, nie powinien sprowadzać do tego, że zapomnimy o Białorusinach, którzy cierpią w więzieniach, a setki tysięcy byli zmuszeni wyjechać pod względem politycznym na zagranicę. Pozostańmy jeszcze na koniec właśnie przy wewnętrznej sytuacji Białorusi. Jak ten konflikt wpływa na postrzeganie Łukaszenki przez Białorusinów? Jak on jest relacjonowany? Czy Białorusini wierzą w to, co on mówi, wierzą w te filmy, które on pokazuje, wierzą w to, że głównym winnym w tej całej historii jest Polska? Nie, w Białorusinie, ile propaganda by nie robiła, prób stworzenia negatywnego wizerunku Polski, Ukrainy, Litwy. Ciekawe, że nawet ostatnie dane od rosyjskich socjologów pokazują, że popularność na przykład prezydenta Dudy jest 54% i pozytywny wizerunek Polski jest 54%, taki samy jak u Rosji, 54%, a Putin cieszy się poparciem 45% Białorusinów. Na przykład Ukraina ma poparcie 58%. I możemy sobie wyobrazić, że cała propaganda pracuje przeciwko Ukrainie, Polsce, Litwie, Unii Europejskiej, a wizerunek ich dalej jest pozytywny. Także Białorusini trzeźwo oceniają tę sytuację. Ale oczywiście propaganda robi wszystko, co możliwe, żeby przekonać Białorusinów, że winni są w tym Polacy. I będzie to robiło, będzie to nasilało. Także nasza praca jako sił demokratycznych, informacyjnej jest bardzo, bardzo potrzebna. I pracujemy faktycznie 24 godziny na dobę. Nie ma ani soboty, ani niedzieli. Bardzo dziękuję. Paweł Łatuszka, były minister kultury Białorusi, ambasador również w Polsce, a dziś opozycjonista mieszkający na emigracji, był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję panu. Jednym z krajów, z których przyjeżdżają migranci na białorusko-polską granicę, jest Irak, również północny Irak, kontrolowany przez Kurdów. Z Erbilu, Sulejmanii można stosunkowo tanio dolecieć do Mińska i to jest jeden z elementów tego mostu powietrznego stworzonego przez służby białoruskie w ostatnich miesiącach. Kurdowie również przylatują z innych miejsc na Bliskim Wschodzie do Mińska i o ich roli, o ich udziale w tym kryzysie w tej chwili porozmawiamy. Jest z nami pełnomocnik rządu regionalnego Kurdystanu w Polsce, pan ambasador Ziad Rauf. Witam pana, dzień dobry. Witam serdecznie. Proszę powiedzieć na początek, kim są ci Kurdowie, którzy próbują się przedostać na granicę polsko-białoruską? Chciałbym na początku sprostować jedną rzecz, że pan powiedział, że jest tanie dostać się. $1600. Tak, było tanie, ale od sierpnia władze kurdyjskie zamknęli wszystkie te linie i nie ma możliwości bezpośredniego lotu. Już w tej chwili z Erbilu ani Sulejmanii. Od sierpnia nie ma. Tak. Kim są ci ludzie? To są Kurdowie z Kurdystanu irackiego, są jezidzi wśród nich, są część uchodźcy kurdyjscy z Syrii, którzy mieszkają w Kurdystanie irackim od czasu wybuchu wojny w Syrii.
Są także Kurdowie z Rożawy, jak rozumiem, czyli z północnej Syrii. Dokładnie tak, są również. Są niestety przyczyny i obiektywnie i subiektywnie, dlaczego ci ludzie uciekają, co jest powodem. Abstrahując od tego, że to jest akcja Łukaszenka i rządu Białorusi, żeby destabilizować i to wskutek tego konfliktu z całą Europą reżimu białoruskiego, ale musimy pamiętać, że jest od wielu lat szereg problemów w Kurdystanie irackim, które nie są w możliwości rządu regionalnego Kurdystanu rozwiązać ich bez pomocy międzynarodowej, bez współpracy Iraku, rządu irackiego. Przede wszystkim to jest problem jezidów, którzy też są częścią tej grupy, która jest na granicy. Jezidzi w 14 roku przeżyli ludobójstwa. Po 3 latach pieszmergam Kurdystanu udało się wyzwolić Shingal i te regiony, ale niestety oni do tej pory jeszcze mieszkają w obozach w Kurdystanie. Chcę przypomnieć, że obecnie jeszcze w Kurdystanie irackim ponad 900 tysięcy uchodźców i przysiedlących wewnętrznie ludzi mieszkają. Ci uchodźcy... My o tym rozmawialiśmy niedawno w raporcie o stanie świata. Ja chciałbym, żeby to też wybrzmiało, bo my pamiętamy 2014-2015 rok, kiedy armia kurdyjska, kiedy peszmergowie byli realnie rzecz biorąc jedyną siłą, która walczyła wówczas z państwem islamskim na lądzie. Prawda? Amerykanie wspierali lotniczo, natomiast jeśli chodzi o armię iracką, ona wówczas w ogóle nie istniała. Peszmergowie byli jedyną armią, która wówczas walczyła. I mnóstwo ludzi wówczas, już wtedy ponad 1 milion ludzi uciekło do Kurdystanu. Pan mówi, blisko 2 miliony. Blisko 2 miliony. Pan mówi, że blisko 1 milion w dalszym ciągu w Kurdystanie przebywa, prawda? Kurdystanie jest. W stosunkowo biednym kraju, powiedzmy sobie szczerze, prawda? I co pogorsza sytuację, że ponieważ Irak ogłosił w 17 roku zwycięstwa nad ISIS i zakończenia tej wojny, organizacje międzynarodowe, większość wycofało się z pomocy humanitarnej, ale problem nie został rozwiązany. Obozy istnieją jeszcze. Ludzie nie mogą wracać do swoich domów z powodów takich jak obecność te milicja szyicki tam oraz PKK w Shingal, który pomimo porozumienia między rządem regionalnym Kurdystanu i rządem irackim, że mają wrócić do swoich domów i te milicja szyicki mają wycofać się, jak również PKK, który jest powodem destabilizacji sytuacji w Shingalu. Partia Pracujących Kurdystanu, czyli organizacja, która toczy wojnę z państwem tureckim. Dokładnie tak, ale nikt nie podporządkuje się z tych sił do oczekiwaniom i Iraku, rządu irackiego i rządu regionalnego Kurdystanu, dlatego ci jezidzi nie mogą wrócić do swoich domów i trudno się zdziwić, że oni już tracą nadzieję, bo już kolejne 4 lata po zakończeniu tej wojny to oni są dalej w namiotach, w obozach. Drugi problem i duża grupa, wśród których to Kirkuk i wszystkie tereny, które są tak zwane według Irakijczyków terenami spornymi. To są tereny, gdzie od czasów Saddama przez 3 dekady były prowadzone tam polityka arabizacja. I ta polityka niestety... I na których historycznie mieszkają Kurdowie, prawda? Mieszkali i mieszkają Kurdowie i zgodnie z konstytucją Iraku miała być rozwiązany problem do 2007 roku.
że będzie przeprowadzona tam normalizacja sytuacji, Kurdowie wrócą do swoich terenów i będzie referendum, czy Kirkuk będzie częścią autonomii kurdyjskiej, czy będzie z Irakiem. Ale niestety politycy iraccy mają taką samą mentalność, jak mentalność Saddama Husseina i prowadzą dalej tą politykę arabizacji. Szczególnie to wysiliło się po referendum w 17 roku i wojska irackie z pomocą milicji szyickiej wsparte przez Iran zaatakowali Kirkuk i dziesiątki tysięcy ludzi musieli uciekać. Muszę powiedzieć, że na przykład jeden z tych osób, który zmarł, zresztą do tej pory jeszcze nie mogliśmy wysłać jego zwłoki z Polski do Kurdystanu, to jest uciekinier z Kirkuku. Także ten problem też jest dużym problemem. I jeszcze tylko dodajmy po drodze, pan wspomniał marginalnie o tym, że mieliśmy referendum w sprawie niepodległości Kurdystanu z znaczącą większością głosów. Oczywiście Kurdowie opowiedzieli się za niepodległością. Ponad 90%. Ta niepodległość nigdy nie została zrealizowana. Nie mamy czasu, żeby wchodzić bardzo głęboko w szczegóły. No w każdym razie być może słusznie wielu Kurdów czuło się zdradzonych, czuło się oszukanych. Z drugiej strony były również problemy wewnętrzne pomiędzy Kurdami, problemy wewnętrzne, polityczne, które w tym kraju utrzymują się do dzisiaj, które również przyczyniły się do tego, że ta niepodległość nie mogła zostać doprowadzona do celu. Ja bym chciał zwrócić na jedną rzecz uwagę, bo to nie chodzi o to, aby mówić, że ci ludzie nie mają powodu, żeby uciekać. Natomiast też warto wspomnieć, że Kurdystan iracki to nie jest miejsce prześladowań politycznych, prawda? To jest miejsce, w którym ludziom się może źle żyć, w którym ludzie mają problemy gospodarcze, w którym nie mogą realizować swoich aspiracji życiowych, ale oni nie uciekają ze względu na prześladowania polityczne. Uciekają ze względu na prześladowania polityczne Jazydzi albo Kurdowie z Kirkuku, prawda? Jest jeszcze kilka poważniejszych problemów, które doprowadzają do tego. Od wielu miesięcy w granicach Kurdystanu, w okolicach Duhoku, Zaho, z Turcją trwają bombardowania. Te bombardowania spowodowane obecności partii pracujących Kurdystanu, który walczy z rządem tureckim. I proszę sobie wyobrazić, że 600 wiosek kurdyjskich zostało opuszczone przez mieszkańców i była bombardowana stale. I ci ludzie musieli zostawić swoje domy, swoje gospodarstwa i wyprowadzać się z tych terenów, ponieważ idzie normalna wojna i bombardowania i wiele, wiele cywilów zginęło z tego powodu. Bombardowania są również ze strony Iranu w tych granicach turecka, znaczy kurdyjska-irański, gdzie również są Kurdowie irańscy w opozycji do rządu irańskiego. Także to jest kolejny powód tej emigracji. I te spory pomiędzy Kurdami mieszkającymi w Turcji, prowadzącymi wojnę z Turcją, czy Kurdami, którzy są w opozycji wobec Iranu, one odbijają się oczywiście bardzo konkretnie i bardzo konkretne skutki złe przynoszą ludności kurdyjskiej mieszkającej w irackim Kurdystanie rządzonym przez Kurdów, prawda? Dokładnie. I do tego wszystkiego jeszcze sytuacja gospodarcza. Sytuacja gospodarcza między innymi i z tych powodów, że to jest obciążenie, które jest z powodu obecności uchodźców i słabego wsparcia organizacji międzynarodowych, to całe obciążenie jest na region Kurdystanu, ale stale jest problem z rządem irackim, który zaczął od 14 roku jeszcze zarządów Mali nie wysyłać należnej do Kurdystanu subwencji budżetowej, która według konstytucji jest 17% i przez cały
okres rządów, dwie kadencje rządów Malikiego, on nie wysyłał to. Potem przyszedł premier Abadi, który zaatakował Kurdystan z powodu tylko przeprowadzenia referendum. Nie była ogłoszona niepodległość, po prostu z powodu referendum. Obecnie od bliska 2 lat jest nowy premier Al-Kadhimi, który jest skłonny rozwiązać wszystkie te problemy i on częściowo wysyła budżet Kurdystanu, ale to i tak nie pozwala na to, żeby rząd Kurdystanu regularnie mógł wypłacać chociażby wynagrodzenia pracownikom budżetówki i z tego powodu również jest wiele problemów gospodarczych. Panie ambasadorze, mam nadzieję, że słuchacze mają mniej więcej obraz problemów, przed którymi stoi Kurdystan, władze Kurdystanu irackiego, również powodów, dla których wielu ludzi z tego regionu świata może chcieć zmienić życie, chcieć mieszkać w innych krajach. Tym niemniej, sprawdzałem, na bieżąco czytam informacje kurdyjskiej stacji telewizyjnej, też portalu RUDAW. Tam są jasno cytowani przedstawiciele polskich władz, którzy ostrzegają, jak wygląda sytuacja na granicy. Jak rozumiem, przekaz medialny w Kurdystanie też mówi o tym, czym jest ten kryzys. Mimo to setki ludzi, być może tysiące ludzi z Kurdystanu decydują się na tę podróż. Proszę powiedzieć, jak oni są oszukiwani, jak wygląda ten system, w jaki sposób oni trafiają do Mińska? Chcę powiedzieć, że rząd Kurdystanu już podjął wiele kroków, żeby zamknąć ten proceder. Po pierwsze, kilka osób, przemytników zostało aresztowane w Kurdystanie w ostatnich dniach i tygodniach. Kilka biur podróży, które robiła to rzekomo formalna, bo trudno zabronić ludziom, żeby kupili wycieczkę za granicą, ale mimo tego te biura, które były wmieszane w ten proceder, zostali zamknięte. I rząd Kurdystanu prowadzi i media kurdyjskie szeroką akcję informacyjną, że tak naprawdę to jest oszukania i to jest wykorzystanie przedmiotowe Kurdów dla celów politycznych w tej grze. Dla celów politycznych i jak rozumiem przez tych przemytników ludzi dla celów finansowych, prawda? Bo dla nich finansowych. Opowiadają im głupoty na temat tego, że się znajdą w ciągu kilku godzin w Niemczech. Dokładnie tak. I teraz rząd regionalny Kurdystanu we współpracy i nacisku na rząd iracki doprowadził do tego, że będą przygotowane i realizowane rejsy powrotne do Kurdystanu z Moskwy, bo wiadomo, do Mińsku samoloty nie latają. I robimy wszystko, żeby ci ludzie zrozumieli, że to był błędna decyzja to była i powinni wrócić do swoich domów. Tak samo w innych krajach, Litwa, Łotwia, gdzie dotarli Kurdowie, w najbliższych dniach już 70 osób z Łotwy będzie wracała do Kurdystanu i przygotuje się obecnie dla nich dokumenty. W tych obozach, które są w zamkniętych obozach w Polsce, ośrodkach, bo obozy to źle brzmi, są ludzie i już zapisują się na listach, że chcą wrócić do Kurdystanu. Czy ma pan kontakt z ludźmi na granicy, z Kurdami na granicy? Na granicy po drugiej stronie mniej, ale mamy kontakt z tymi, którzy dotarli do Polski i którzy są w tych ośrodkach zamkniętych. Jakie oni oceniają to, co się wydarzyło? Przed chwilą mieliśmy rozmowę z panem Pawłem Łatuszko, opozycjonistą białoruskim, który mieszka na emigracji, mieszka w Polsce tutaj. I on mówił, że jest ogromna niechęć, ogromne takie poczucie wrogości wobec Polaków w związku z tym, co się dzieje. Czy pan to zauważa? Czy rzeczywiście jest tak, że ci ludzie czują, że
zdecydowana wina za to, co się dzieje, jest po stronie polskiej? Niestety część ludzi tak to widzi ze swojej perspektywy, że w chłodzie i głodny jest po drugiej stronie. Byli oszukiwani, mówiono im, że to jest wszystko bardzo łatwe. W ciągu kilku godzin po wylądowaniu w Mińsku znajdziecie się w Niemczech i tak dalej. I naiwni ludzie w to uwierzyli. I teraz oprócz tego, niestety na początku część osobom się udało, ci do innych krajów dotarli, czyli do Łotwy, do jakichś innych, a później czy przez Polskę do Niemiec. I jak parę osób na samym początku dotarło i przekazała informację, że to jest możliwe, no to ta fala robiła się coraz większa. I ci ludzie teraz są z jednej strony autentyczne bici przez strażników białoruskich i wypychani do Polski, a z drugiej strony no, nie mają możliwości powrotu, dlatego niestety są takie nastroje, ale my w mediach kurdyjskich, w rozmowach wszystkich staramy się ich uświadomić, że to jest decyzja i Polski, i całej Europie, bo to jest przyfabrykowana sprawa wykorzystania tych osób dla pewnych celów politycznych i tak naprawdę z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że tym ludziom w kraju zagraża utrata życia albo zdrowia, ale tak jak pan redaktor powiedział, no, imigracja była zawsze i będzie, i poszukiwanie lepszego życia to nie jest przestępstwem. Można uderzyć w pierwszy, powiedzieć, że rząd regionalny Kurdystanu też mógł mieć jakieś niezadbania. Oczywiście są bezrobocie w niektórych regionach i to można byłoby te problemy lepiej rozwiązać, ale trwa reforma pod każdym względem i rząd robi wszystko, żeby poprawić sytuację gospodarczą, ale niestety nie wszystko jest od nas zależne, bo nie jesteśmy państwem niepodległym, a jak chcieliśmy być, to wszyscy odwrócili się od nas. Jeszcze słowo na temat tych ludzi, którzy znajdują się w dramatycznych okolicznościach. Jak powinna się zachować Polska, jak powinni się zachować wszyscy w Europie wobec tych, którzy próbują przedostać się przez granicę? Nawet wiemy o tym, że są pionkiem w grze Łukaszenki, tego okropnego reżimu, ale no to są ludzie, którym należy pomóc. W jaki sposób można im pomóc tak, żeby ta pomoc miała sens? No bo wiemy, że ich wszystkich do Polski się nie wpuści, a nawet jak się wpuści, to prawdopodobnie po to, żeby ich natychmiast deportować. Dokładnie. To jest bardzo trudny temat. Przede wszystkim myślę, że należy zrobić wszystko, żeby nikt nie zmarł z chłodu i z głodu. Niezależnie od tego, po której stronie granicy jest. Na szczęście ci, którzy są w ośrodkach, to już zapewniono im to, co jest potrzebne, żeby dbać o ich życie i zdrowie. My jesteśmy w stałym kontakcie z ośrodkami i ze strażą. Jaka to jest liczba Kurdów w tej chwili? Liczba Kurdów no, może być bliska 1000. I widzimy, że starają się również wszystko zrobić, żeby zapewnić te minimum ich potrzeby w tych ośrodkach. Ci, którzy potrzebują pomocy medycznej, otrzymują. Ale na pewno największym problemem jest po drugiej stronie granicy, gdzie ani my tutaj, ani polskiej władzy, ani organizacje
humanitarni nie są w stanie dotrzeć do nich i pomóc im. I to jest wykorzystane niestety brutalnie. Moim zdaniem właśnie najlepszym rozwiązaniem jest jak najszybciej pozwolić im, żeby dobrowolnie chcieli wrócić i dać im do zrozumienia, że to jest niemożliwe. Europa nie chce zgodzić się na te szantaże białoruskie i że niestety to jest była zła decyzja i powinni wrócić do swoich domów. Bardzo dziękuję. Pełnomocnik rządu regionalnego Kurdystanu w Polsce, pan Ziad Rauf, był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję panu. Dziękuję również. In der Koyene tut gittem ja luter sich karokise ballu kobla la einochisch eredale batisch sank anoteretisch melkischis agenet so bekum gedeinisch Melkeschis agenet, so bekum gedeinisch. Work in ku almas nesch, Ethiopia wit loga. Hulu yadenek esh kak olas kedega Yihew yetilishin enchi metasebya Simishno kengidih wazerit Ethiopia Simishno kengidih wazerit Ethiopia Lomi birtu kan neugunchish tsagrish ya beselom mekano angetish tutochish menderin yaskom jinnet yalesh enkenelelbish kekonjoch belaynesh enkenelelbish Kek on joc belaines. Girma Bejene, etiopski artysta w raporcie o stanie świata o Etiopii za chwilę, a teraz spójrzmy na świat
z boku. Nasz boczny obserwator Grzegorz Dobiecki wraca dziś do czasów, kiedy Bóg stworzył kobietę. Jak wiadomo, po tym akcie kobiety, podobnie jak mężczyźni, chodzą własnymi drogami, a Bóg może się im co najwyżej przyglądać. Ten akurat przypadek jest szczególny. B.B. Inicjały, które mogą mieć już wielu różnych właścicieli, od Beastie Boys po Borysa Budkę, kiedyś należały na wyłączność do jednej, jedynej osoby. To była opatentowana marka przynosząca Francji finansowo tyle samo, co eksport renówek, a kulturowo jeszcze więcej. Symbol zniewalającej urody i wyzwolonego seksu, względnie skandalicznego zgorszenia i cielesnego grzechu. Brigitte Bardot, kobieta stworzona przez Boga w filmie Vadima, a potem Ugodarda, bohaterka Pogardy. Z pierwszego tytułu zostało sędziwej dziś damie niewiele, z tego drugiego nad wyraz dużo. W branży mówili o niej, że źle lokowała uczucia. Według jej wyznań miała 7 mężczyzn, w tym 4 mężów. Z czasem doszła do wniosku, że to raczej oni mieli ją. 50 lat temu Bardot porzuciła kino, a z nim rolę słodkiej idiotki i przeniosła afekt na inne obiekty. Jeden z jej byłych, Jacques Charrier, napisał w paszkwilu, że podzieliła wszystkie istoty na 3 kategorie. Pierwszą, marną i podłą, stanowili ludzie. W drugiej, obdarzonej miłością, znalazły się zwierzęta. Trzecią kategorię, gdzie jedynym uprawnionym uczuciem była admiracja, wypełniała w całości ona sama, Brigitte Bardot. Zdziwaczała, odcięła się od świata, kwitowali zmianę dawni znajomi. Istotnie ukryła się przed ludźmi za murem posiadłości w Saint-Tropez. Wyruszała stamtąd tylko w jednym celu – do walki z oprawcami z ubojni bydła, do ataku na morderców focząt, na rządy Kanady i Norwegii, na rodzimych polityków, do natarcia na myśliwych, na zjadających konie tłustych, grubych Francuzów, którym w głowie tylko żarcie. Nie oszczędzała nawet syna, swoje jedyne dziecko. Wyznała kiedyś: wolałabym urodzić psa. Ale nie opuszczając swojej samotni, Brigitte Bardot wściekle miota słowa na innym jeszcze froncie. Tutaj dobrostan zwierząt jest już tylko pretekstem, chociaż mocnym, niczym casus belli i niestraszne jej przegrane bitwy. Najświeższa porażka to kara 20 tysięcy euro orzeczona wobec niej za publiczne znieważenie mieszkańców Réunion, francuskiej wyspy na Oceanie Indyjskim. Są wśród nich Tamilowie, hinduiści składający ofiary z kóz. Autorka nazwała ich tubylcami, którzy zachowali geny dzikusów, zdegenerowaną populacją tkwiącą korzeniami w barbarzyństwie. Sąd nie akcentował rasistowskiego charakteru zniewagi. Inaczej było przy 5 wcześniejszych wyrokach. Bardot wyprowadzała ataki zwłaszcza przy okazji Id al-Adha, muzułmańskiego święta ofiarowania związanego z rytualnym ubojem baranów. Jest przekonana, jak twierdzi, że wysokie kary pieniężne spadały na nią za to, że z całą polityczną niepoprawnością, na jaką ją stać, krytycznie wypowiadała się o islamie. Nie, kary za podburzanie do nienawiści rasowej były nie za to, w każdym razie nie tylko za to. Oto fragmenty z jej wypowiedzi w wiernym tłumaczeniu. W świecie zwierząt dla zachowania i przedłużenia gatunku największe znaczenie ma rasa. Mieszańce, bękarty są wyrzutkami, którym daje się zdechnąć na uboczu, bez cienia współczucia. Tymczasem nam każe się czerpać dumę z krzyżowania ras, z mieszania genów, z odcinania się od pnia, z któregośmy wyrośli. I dalej. Odbiera nam się prawo do oburzenia, kiedy nielegalni imigranci i inni nędznicy szturmują i bezczeszczą nasze kościoły, by je zamieniać w ludzkie chlewy, srając za ołtarzem, szczając na kolumny, wypełniając swoim mdlącym odorem przestrzeń pod świętymi sklepieniami. Koniec cytatów. Pogarda, jaką Brigitte Bardot żywi do ludzi, nie rozkłada się równo, na niektórych spływa jakby gęstszą chmurą. To prawda, mogłoby odpowiedzieć Radio Erewań, ale nie za to ją cenimy. Otóż bardzo wielu rodaków ceni ją dzisiaj właśnie za to, czego dowodzą i wkrótce dowiodą ponownie wyniki wyborów.
Teraz czas na podziękowania za wsparcie dla raportu. Mamy już ponad 5700 patronów. Dzięki Państwu powstaje kilka nowych formatów naszego programu. Raport na dziś, raport o książkach, raport z przyszłości i oczywiście raport o stanie świata. Dzięki Państwu możemy wymyślać i realizować pomysły programowe i dzielić się z Państwem opowieściami o świecie. Dziękuję bardzo. Raport o stanie świata od marca ubiegłego roku rozwija się dzięki Państwa zaangażowaniu i szczodrości. To dzięki Wam możemy opowiadać o świecie przy pomocy dźwięków. Dzięki Wam ten program jest przygotowywany w profesjonalny sposób z zachowaniem najwyższej jakości, bo na nią właśnie zasługują słuchacze raportu o stanie świata. Z serca dziękuję wszystkim Państwu za wpłaty. Wasza hojność jest dla mnie ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa, zachęcam do udziału. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to ArtRage.pl, książki dostępne dla każdego. Za tyle, ile chcesz zapłacić. Bierz i czytaj. Aureus, leasing, kredyt, ubezpieczenia, księgowość. Sprawdź nas na www.aureus.pl. Hotel Bania, Termal i Ski z pakietami świątecznymi i sylwestrowymi. Firma doradcza Crido. Handyhand.pl. Zapewnimy nadzór nad Twoją budową, sprawdzimy stan techniczny lokalu przed zakupem lub odbierzemy go od dewelopera. Kantory Kanga. Sieć stacjonarnych kantorów kryptowalutowych w Twoim mieście. Razem w przyszłość. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych. Warszawa, Gdańsk, Bytom. Firma Prosper z Sosnowca, hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Firma Venterm z Niepołomic, generalny wykonawca instalacji sanitarnych i odnawialnych źródeł energii. Catering dietetyczny Lightbox, oferujący dietę pudełkową z wyborem potraw z różnych kuchni świata. Michał Małkiewicz. Firma Software Mill. Od zawsze zdalni programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny. Uber. Myślimy globalnie, działamy lokalnie. A także firma Ampio Smart Home. BIMV.pl. Kursy online dla inżynierów. CIO Net and Digital Excellence. Łączymy ludzi i idee. Grupa brokerska CRB. Ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert www.grupacrb.pl. Mariusz Drużyński. Salony meblowe Faster, Zełku i Białegostoku wspierają piękne wnętrza. Agata Fischer. Galmet, polskie pompy ciepła. Marek Jerzewski. JMP. Z miłości do sportu, z najlepszych tkanin w sercu Podhala szyjemy dla Was porządną odzież. Palarnia kawy La Caffo z Augustowa. LSB Data. Dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go. lsbdata.com. Gosia i Michał Kowalczewscy. Alan Meller. Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Muzeum Kinematografii w Łodzi. Organizator 31. Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu. Paweł Nowy Nowak. Michał Sierakowski. Organizator konkursu akademickiego Crypto Brawl. www.cryptobrawl.pl. Wydawnictwo SQN. Więcej niż książka. www.wsqn.pl. Drukarnia cyfrowa totem.com.pl. Dla nas książka zasługuje na najwyższą jakość. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com. Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata. O korridzie teraz porozmawiamy i innych rozrywkach z udziałem ludzi i byków.
Czasami przedstawiane są one jako kolorowe święto kultury hiszpańskiej, ale różnie bywa. W gonitwie byków w Hiszpanii znów zginął człowiek i znów rozgorzała dyskusja na temat sensu organizowania nie tylko encierros, czyli właśnie gonitw byków ulicami miast, ale także korridy, czyli walk byków na arenie. Czym była kiedyś i czym jest dziś dla Hiszpanów korrida? I czy Hiszpanie mogą już bez niej żyć? O tym Adrian Bąk. Jeżeli idzie o moralność, wiem tylko, że moralne jest to, po czym czujemy się dobrze, a niemoralne to, po czym czujemy się źle. I walka byków oceniana według takich kryteriów moralnych, których nie bronię, jest dla mnie bardzo moralna, ponieważ czuję się doskonale, kiedy trwa i mam poczucie życia i śmierci, śmiertelności i nieśmiertelności, a kiedy się zakończy, jest mi bardzo smutno, ale czuję się wspaniale. Tak o walkach byków pisał kiedyś w Śmierci po południu Ernest Hemingway. Wielki pisarz i pasjonat walk byków i gonitw byków, zwanych encierros i będących często wstępem do samej korridy. Były to słowa dalekie od wszelkiej poprawności. Dziś pewnie wywołałyby sporą krytykę. A może odwrotnie, w czasach, gdy każdy ma własną definicję moralności, Hemingway zdobyłby poklask. Tak czy inaczej, Corrida de Toros, mimo że od Śmierci po południu, czyli literackiego przewodnika po walkach byków, minęło 89 lat, wciąż wywołuje wiele emocji, ale i kontrowersji. Podczas gonitwy byków w miejscowości Onda we wspólnocie autonomicznej Walencji zginął 55-letni mężczyzna. Został on zaatakowany przez byka i kilkukrotnie ugodzony, m.in. w udo. Dziennik Las Provincias informował z kolei, że w położonym kilkadziesiąt kilometrów od Ondy miasteczku La Pobla de Farnals doszło do dwóch innych wypadków, na szczęście nieśmiertelnych. Wydarzenia te znów poruszyły opinię publiczną i sprokurowały dyskusje na temat zasadności organizowania podobnych. Trudno jednak oceniać coś, czego najpierw się nie nazwało. Czym więc jest w ogóle korrida? Czy to rozrywka? Sport? A może coś jeszcze? William Lyon, prawdopodobnie jeden z największych pasjonatów walk byków w Hiszpanii, który przez wiele lat był szefem działu zajmującego się walkami byków w hiszpańskiej gazecie El País, na moje pytanie, czym jest korrida, czym są walki byków, nie potrafi jednoznacznie odpowiedzieć. Na pewno nie jest to sport, bo podstawą sportu jest sprawiedliwa rywalizacja, a w walkach byków zwierzę prawie zawsze przegrywa. Naprawdę trudno to określić. Problem polega właśnie na tym, że ludzie próbują to określać, a to jest po prostu widowisko samo w sobie. Walki byków to walki byków. Wielu powie jednak, że korrida to po prostu tradycja. Dziś nie jest to już jednak tradycja hiszpańska, a bardziej regionalna, autonomiczna. Korridę ogląda się głównie w Kastylii La Manczy, w Kastylii Leon i w Andaluzji, gdzie odbywa się co czwarta z walk byków organizowanych w Hiszpanii. W tych rejonach kraju walki byków to tradycja, która przechodzi z pokolenia na pokolenie. Choć tradycja to i tak niepełne wyjaśnienie fenomenu hiszpańskiej korridy. Podkreśla profesor Magdalena Ziółkowska z Wydziału Socjologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest to element kultury, jest to sztuka. Niektórzy nawet mówią, że jest to sztuka teatralna, ponieważ mamy aktorów, tak? Mamy scenę, mamy widzów. Jest to dziedzictwo. Tutaj takim argumentem chyba, który najbardziej wybrzmiewa, jest odwoływanie się, powoływanie się na historię, tak? Bo historia korrida rzeczywiście jest głęboko zakorzeniona w Hiszpanii. To jest XI-XII wiek, kiedy mamy źródła, tak? Kiedy mamy informacje o widowiskach tego typu. To jest dobro kulturowe, to jest pewien taki też element tożsamości, tak to też jest definiowane. The Plaza de Toros, the arena of the bulls.
Przyjmuje się, że pierwsza korrida, właściwie jak mówią Hiszpanie corrida de toros, odbyła się na cześć Alfonsa VIII w 1133 roku. Walki byków były i są inspiracją dla wielu twórców. Do tego motywu jest odwołanie m.in. w słynnej Arii Toreadora z opery Carmen Georgesa Bizeta. Ciekawy stosunek do korridy, który też niejako może obrazować zmieniające się do niej podejście, miał Orson Welles, amerykański aktor i reżyser filmowy, a także przyjaciel Ernesta Hemingwaya. Orson Welles był najpierw gorącym zwolennikiem walk byków. Poświęcił temu m.in. jeden odcinek ze swoich sketchbooków, czyli 15-minutowych wystąpień dla BBC, w których opowiadał o swoim życiu. Później stał się jednak przeciwnikiem walk byków. Tak to uzasadniał w rozmowie z Michaelem Parkinsonem. Przestałem się tym interesować. Z dwóch powodów. Po pierwsze, uważam, że walki byków stały się przewidywalne, folklorystyczne, zależne od branży turystycznej i tego, ilu Japończyków to ogląda. Czyli stały się folklorem. A ja nienawidzę wszystkiego, co jest folklorystyczne. And I hate anything which is folkloric, you know. But I haven't turned against bullfighting because. Po drugie, i to ważniejsze, zwyczajnie za dużo w życiu napatrzyłem się już walk byków i śmierci zwierząt. Mój ojciec był łowcą. W pewnym momencie rzucił to, bo powiedział, że zbyt często widział, jak umierają zwierzęta. Ze mną jest podobnie. I begin to think that I've seen enough of those animals die. Podobne dylematy moralne, choć to już zupełnie inne czasy, ma coraz więcej Hiszpanów. W 2012 roku zakazano korridy w Katalonii, jak argumentowano, ze względu na barbarzyńskie praktyki. Katalonia stała się pierwszym regionem kontynentalnym Hiszpanii, który zdecydował się na taki krok, choć później krok ten został zakwestionowany przez Trybunał Konstytucyjny. Od 1991 roku walk i gonitw byków nie można organizować na Wyspach Kanaryjskich. Zmniejsza się też popularność walk byków, szczególnie wśród młodych ludzi, zauważa profesor Magdalena Ziółkowska. Dla ludzi młodych, którzy obserwują, powiedzmy, globalizujące się społeczeństwo, uczestniczą w tym społeczeństwie, są zaangażowani w taką światową wizję, bym powiedziała, też Hiszpanii, chcą ją tworzyć, no nie widzą za bardzo miejsca dla tego typu praktyk. Czyli oni właściwie nie chcą, żeby Hiszpania kojarzyła się z korridą. Mamy taki bardzo właśnie globalny dyskurs dotyczący praw zwierząt, dotyczący w ogóle relacji ludzko-nieludzkich, tak, ludzko-zwierzęcych chociażby. Ta zmiana traktowania zwierząt, to przejście z traktowania takiego przedmiotowego na traktowanie podmiotowe, no to są te argumenty, które sprawiają, że właściwie korrida no pozostaje chyba tylko dla takich pasjonatów, tak? Dla coraz, wydaje mi się, bardziej topniejącej grupy zwolenników. Branża korridy ucierpiała zarówno podczas kryzysu finansowego w 2008 roku, jak i z uwagi na pandemię. Topniejąca grupa jej zwolenników, o której wspomina profesor Ziółkowska, twardo jednak broni korridy i nie wyobraża sobie Hiszpanii bez walk byków. Dla zwolenników korridy argument o archaiczności tej tradycji i jej barbarzyńskości jest jednocześnie najważniejszym argumentem za jej przetrwaniem. William Lyon mówi tak. I think it's something very mythic. The fact that now in the early 21st century a man should get dressed up in that curious costume, that suit of lights it's called. W walkach byków jest coś wspaniałego, mitycznego. Sam fakt, że w XXI wieku człowiek ubrany w ten przedziwny kostium zwany strojem światła wychodzi na arenę, żeby zabić byka, to jest coś niesamowitego. Szczególnie w czasach, gdy cały świat jest zmechanizowany, pełen algorytmów i sztucznej inteligencji, gdzie wszystko jest skalkulowane. W tym kontekście to jest coś specjalnego, heroicznego. Dlatego Garcia Lorca nazwał walki byków ostatnią poważną rzeczą na świecie. Ale w świecie, gdzie dominuje poprawność polityczna, już nie można tak mówić i tak robić. Politycznie correct thing
gee, you can't do anything nowadays. O koridzie mniej się także i pisze. Dziennik El País, słynący kiedyś z recenzji walk byków, w którym teksty publikował także William Lyon, już ich regularnie nie publikuje. Sam dziennikarz także jest zdania, że korida stanie się wydarzeniem elitarnym dla wąskiego grona odbiorców. Ale jak podkreśla, na nich właśnie ciąży misja zachowania wiekowej tradycji. I think we have to, in the face of all this, the way society is changing. Myślę, że w kontekście zmieniającego się społeczeństwa musimy zachować korridę i gonitwy byków. Właśnie dlatego ludzie przybywają do Pampeluny. Nie, żeby się napić czy uprawiać seks, ale żeby przeżyć coś cudownego. Nazwij to jak chcesz, atawistycznego, mitycznego, ale coś, co powinniśmy zachować. W tej relacji o koridzie z pewnością brakuje jeszcze jednego głosu, albo i dwóch, być może najważniejszych, których jednak zdobyć nie sposób. Korida prawie zawsze kończy się śmiercią byka i zawsze cierpieniem konia wykorzystywanego do walk konnych, a często także i jego śmiercią. O barbarzyństwie koridy głośno robi się jednak zwykle wówczas, gdy zginie człowiek, nie byk. I wtedy rzadko mówi się o pięknie, częściej o tragedii. Dla raportu o stanie świata, Adrian Bąk. Wojna w Etiopii przybiera na sile. Partyzanci z Ludowego Tigrajskiego Frontu Wyzwolenia są zaledwie 400 km od stolicy. Ich sojusznicy z Armii Wyzwolenia Oromo jeszcze bliżej. Tigrajczycy i Oromo to nazwy dwóch z kilku grup etnicznych Etiopii państwa federalnego, w którym, jak wydawało się jeszcze przed rokiem, ma szansę powstać wieloetniczna demokracja pod rządami cenionego w całym świecie młodego premiera Abiy Ahmeda. Te iluzoryczne myśli prysły przed rokiem, kiedy wojska federalne na rozkaz Ahmeda zaatakowały leżący na północy Tigraj, plądrując prowincję, dokonując masakr i gwałtów na ogromną skalę. Po kilku miesiącach Tigrajczycy rozpoczęli kontrofensywę, do której w ostatnich miesiącach przyłączyli się rozczarowani rządami swojego rodaka partyzanci z grupy etnicznej Oromo, zamieszkującej głównie południe Etiopii. W samym Tigraju trwa dramatyczny kryzys humanitarny. Setki tysięcy ludzi wymagają natychmiastowej pomocy, bo grozi im śmierć głodowa. Rząd jednak blokuje transporty z żywnością. Nie wiadomo również praktycznie, co dzieje się na północy kraju, bo odcięte są możliwości komunikacji, a dziennikarze nie mają wstępu na te tereny. Jest z nami Konstanty Gebert, publicysta Gazety Wyborczej zajmujący się sprawami międzynarodowymi. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Przedstawiłem w skrócie obecny stan rzeczy w Etiopii. Rozwińmy te wątki, może zaczynając od początku tego etapu wojny, która wybuchła no akurat dokładnie rok temu, w listopadzie 2020 roku. Premier Abiy Ahmed wydał rozkaz natarcia na zbuntowaną prowincję Tigraju. Skąd ten bunt może najpierw i skąd rozkaz premiera potem? Strasznie trudno jest opowiedzieć o tej wojnie, bo żeby ją wyjaśnić, trzeba się cofnąć wstecz, a żeby wyjaśnić to, co działo się przedtem, trzeba się cofnąć jeszcze wcześniej. To jest trochę tak jak z konfliktami środkowoeuropejskimi, gdzie się zaczyna od próby zrozumienia tego, co się zdarzyło w 1943 roku i zaraz musimy rozmawiać o buncie kozaków Chmielnieckiego, tak? Więc wojna nie zaczęła się właściwie rok temu. Można powiedzieć, że to, co dzieje się teraz, to jest kolejna odsłona konfliktu, który się rozpoczął, gdy w 1974 roku marksistowscy oficerowie amharscy, z narodu Amhara, jednego z głównych narodów Etiopii, obalili dynastię także amharskiego cesarza Haile Selassie. Do tego momentu, jak przez poprzednich mniej więcej 150 lat, Etiopia była feudalną dyktaturą, rządzoną przez jedynowładcę cesarza, i w której dominującym narodem byli stanowiący mniej więcej 1/4 jego mieszkańców Amharowie. Zamieszkują oni
mniej więcej 1/5 terytorium Etiopii. Reszta jest efektem podbojów dokonywanych przez wojska amharskich cesarzy, którzy podbili między innymi ziemię Oromów, na środku której znosi się amharska stolica Addis Abeba. Gdy generałowie obalili Haile Selassie, przez moment wszystkim się wydawało, że oto weszła jutrzenka wolności, ale zamiast jutrzenki wolności weszła czerwona gwiazda. Oficerowie byli ortodoksyjni marksistami i zaprowadzili niezwykle krwawą dyktaturę, przy której ucisk cesarski zbladł. To jest trochę tak jak powtórka z roku 17 w Rosji. Tak? A po 30 latach mniej więcej dyktatury wojskowych, czyli dergu, tak się oni nazywali, ta dyktatura została obalona przez niesamowity sojusz militarny Ludowego Frontu Wyzwolenia Tigraju i Ludowego Frontu Wyzwolenia Erytrei. Erytrea wówczas wchodziła w skład Etiopii, była jej najbardziej północną nadmorską prowincją. Te dwa narody połączyły siły i ze wsparciem mniejszych grup z innych narodów Etiopii wykonały skuteczny marsz na Addis Abebę, obalając derg i głosząc, że oto nastała jutrzenka swobody. Główną siłą w tym sojuszu byli Tigrajczycy, zwłaszcza, że Erytrea wkrótce po przeprowadzeniu referendum ogłosiła niepodległość za zgodą swoich dawnych towarzyszy broni, a obecnie władców Etiopii, właśnie Tigrajskiego Frontu, Ludowego Frontu Wyzwolenia. I to ugrupowanie tigrajskie przez następne ćwierć wieku rządziło Etiopią, dużo mniej brutalnie niż jego poprzednicy, ale nie na tyle liberalnie, żeby zaspokoić potrzeby wolnościowe innych narodów, zwłaszcza Amharowie, którzy z Tigrajczykami historycznie od wieków mają napięku i których władza została obalona, gdy została obalona dyktatura amharskich oficerów, czuli się niezmiernie posponowani w tej nowej Etiopii, tym bardziej, że nowe władze etiopskie całkowicie zreorganizowały kraj z centralizowanej w Addis Abebie dyktatury, przekształcając go w kraj federalny na wzór Jugosławii, która właśnie wtedy zaczęła się rozpadać. Dokładnie w tym momencie, kiedy socjalistyczna Jugosławia wchodziła w fazę ostrej wojny, jej model ustrojowy został przeniesiony do Etiopii i kraj został na nowo podzielony, tak aby terytoria republik, wcześniej było mowa tylko o prowincjach i guberniach, aby terytoria republik pokrywały się na tyle, na ile to możliwe, z terytoriami etnicznymi. I tak na przykład Tigraj utracił swoje ziemie wschodnie, historycznie rządzone przez Tigrajczyków, ale zamieszkałe w większości przez członków narodu Afar. Natomiast odzyskał ziemie zachodnie, gdzie Tigrajczycy wprawdzie stanowili większość, ale historycznie była to część państwa narodu Amhara. Z federalizmem etiopskim było tak jak z innymi federalizmami, że rozbudzał oczekiwania, których nie był w stanie zaspokoić. Wszystkie narody Etiopii musiały się zastanowić, czy lepiej zainwestować w projekt federalny, czy skorzystać z okazji, że państwo scentralizowane osłabło i wybijać się na niepodległość. Jedno, co powstrzymywało pozostałe narody Etiopii przed próbą wybicia się na niepodległość, była wspólna wrogość do Tigrajczyków, którzy chociaż stanowili tylko 6% ludności kraju, byli de facto narodem panującym, tak jak wcześniej narodem panującym byli Amharowie. Tu, jako przypis u dołu strony, oba narody są ze sobą blisko spokrewnione, wywodzą się wspólnie ze średniowiecznych chrześcijańskich królestw Etiopii, przede wszystkim królestwa Gondaru,
mają wzajemnie zrozumiałe języki, wyznają wspólnie etiopską wersję chrześcijaństwa, prawosławnego chrześcijaństwa, są ze sobą tak blisko jak powiedzmy Polacy i Ukraińcy. I być może to wyjaśnia głębię wrogości, jaka między nimi panuje. To więcej, żeby było ciekawiej, Erytrei, która się właśnie oderwała i ogłosiła niepodległość, po czym zaprowadziła dyktaturę jeszcze gorszą niż obalona właśnie w Etiopii dyktatura Derbu, większość stanowią Tigrajczycy. Nie przeszkodziło to Etiopii i świeżo niepodległej Erytrei stoczyć dziko krwawej i zupełnie bezsensownej wojny granicznej o źle wyznaczoną granicę, bo kiedy i Tigraj, i Erytrea były częścią Etiopii, nikt się tymi granicami nie przejmował. I w wojnie o tę granicę zginęło ponad 100 tysięcy ludzi, a toczyła się ona na terytorium Erytrei i Tigraju właśnie, który po Erytrei stał się tą najbardziej na północ wysuniętą prowincją. Tak więc wrogość między Tigrajczykami, a zamieszkałą głównie przez Tigrajczyków Erytreę, rozpaliła się na skutek tej krwawej i bezsensownej wojny. I wreszcie, kiedy zmarł Meles Zenawi, tigrajski przywódca Etiopii, powszechnie szanowany i w Etiopii, i w całej Afryce, trochę tak jak Josip Broz Tito był powszechnie szanowany w Jugosławii, no i w całym ruchu państw niezaangażowanych, okazało się, że tigrajska władza już nie jest w stanie kontynuować. Partia rządząca się przekształciła i wybrała na nowego premiera, wspomnianego przez siebie Abija, Ahmeda Abiy, który pochodzi z mieszanego małżeństwa amharsko-oromskiego, a więc łączy w sobie dwa największe narody Etiopii. I Abiy obiecywał znowu, że wschodzi jutrzenka swobody, a przede wszystkim, że pogoni Tigrajczyków. Partia tigrejska odmówiła włączenia się do utworzonej przez niego nowej partii rządzącej o wdzięcznej nazwie Partia Dobrobytu. Kto by nie chciał dobrobytu, prawda? I Tigrajczycy opuścili pokojowo, bez konfliktu Addis Abebę i wycofali się do swojego Tigraju. Zaś Abiy dostał w 19 roku pokojowego Nobla, bo nagle w ciągu kilku tygodni zawarł pokój z Etiopią, odwiedził Asmarę. Z Erytreą. Z Erytreą, oczywiście, przepraszam, przejęzyczyłem się. Odwiedził Asmarę, gdzie się ściskał z tamtejszym dyktatorem Afwerkim, a znowu wyglądało na to, że zapanuje złota era pokoju, ale oprócz tego, że działania wojenne się skończyły, nic tam nie drgnęło i trochę nie bardzo było wiadomo w ogóle, po co oni zawarli ten pokój. No i to się szybko wyjaśniło, bo kiedy w roku ubiegłym rząd Ahmeda Abiy odwołał wybory powszechne ze względu na koronawirusa, a Ludowy Front Wyzwolenia Tigreju, rządzący w Tigreju, te wybory przeprowadził, jak zawsze wygrał tam większością prawie 90% głosów, bo oni tam się nie patyczkują. Addis Abeba uznała wybory za nielegalne. Tigray odpowiedział, że to chyba sama Addis Abeba jest nielegalna. Od słowa do słowa było jasne, że Tigray dokonuje politycznego rokoszu, politycznego, nie terytorialnego. Wtedy jeszcze nikt nie mówił o żadnej niepodległości, ale władze Addis Abeby się słuchać nie zamierzają. I że Addis Abeba na to odpowie zbrojnie, co też się stało, jak wspomniałeś. Tyle tylko, że dokonała tego w sojuszu z Erytreą. Wojska erytrejskie natarły z północy, wojska federalne z południa, a wojska federalne wzmacniała jeszcze ludowa milicja narodowa Amharów, którzy pragnęli odwetu i odzyskania utraconych kresów, czyli współczesnego Tigraju zachodniego. I rzeczywiście w krótkim czasie pokonali siły tigrajskie, po czym przystąpili do zupełnie nieprawdopodobnych masakr. Są one bardzo obszernie udokumentowane i przez dziennikarzy, i przez działaczy organizacji międzynarodowych. Mordowano i gwałcono za to, że się jest Tigrajczykiem oraz złupiono dokładnie cały kraj.
wywożąc nie tylko wyposażenie fabryk czy szpitali, ale sprzęty domowe z domów. Erytrea jest rozpaczliwie biedna. To jest troszeczkę tak, jakby, nie wiem, armia Albanii za czasów Envera Hodży wspólnie z armią jugosłowiańską zaprowadzała porządek w zbuntowanym Kosowie i wygłodniali, dosłownie wygłodniali, spragnieni wszelkich dóbr materialnych, nieszczęśni Albańczycy, no, łupiliby kosowskie domy, tak? To, jak łatwo się sprzymierzonym przeciwko Tigrajczykom siłom zbrojnym udało wejść do stolicy stanu Mekele i, jak ogłosił triumfalnie Abiy, zakończyć wojnę, było bardzo dziwne. Siły tigrajskie nie stawiły oporu, a więc nie zostały rozbite i powtórzyły manewr przed lat 25, wycofały się w góry, poczekały, aż wzbierze fala oburzenia na okupację, okupację ze strony ościennej Erytrei, okupację federalną, okupację znienawidzonych Amharów, a potem na fali powstania ludowego w ciągu 2 tygodni przegonili wojska federalne, natomiast nie udało im się odzyskać zachodniego Tigraju, który jest okupowany przez Amharów i przez Erytrejczyków, równie zaprawionych w bojach jak Tigrajczycy. Kiedy próby negocjacji na temat odzyskania zachodniego Tigraju spełzły na niczym, warto zaznaczyć, że Tigrajczycy nie roszczą sobie żadnych pretensji do własnych utraconych kresów, zamieszkałych w większości przez Afarów, które leżą na wschód od obecnego Tigraju. Tigrajczycy ruszyli do ofensywy przez terytoria amharskie i terytoria afarskie. To drugie głównie ze względów strategicznych. Nie ma właściwie konfliktu między Tigrajczykami a Afarami. Natomiast przez głównie pustynny stan Afar przechodzą dwie ważne strategiczne drogi oraz przez Afar wygodniej było zaatakować leżącą na południa od Tigreju prowincję Amhara. I ta ofensywa odniosła ogromny sukces. Udało się Tigrajczykom zająć część stanu Afar, część stanu Amhara i popełniają tam zbrodnie podobne do tych, które popełniali Amharowie i Erytrejczycy w okupowanym Tigraju. Dziękuję ci bardzo za te tło niemalże obejmujące 50 lat historii militarno-społeczno-politycznej Etiopii. Jeszcze możemy do tego dodać, do tego okresu ostatnich miesięcy, przymierze pomiędzy Tigrajczykami a Oromo, prawda? Oromo, którzy... O tym właśnie chciałem powiedzieć, kończąc. Bardzo proszę. No więc Tigrajczycy podbili zachodnią część Amhary. Zapowiadana przez Abiego rządowa kontrofensywa zakończyła się spektakularną klęską. Armia federalna poszła w rozsypkę, a Tigrajczycy ruszyli dalej na południe. Są już teraz o 300 kilometrów od Addis Abeby, nie 400, jak mówiłeś, i znaleźli nieoczekiwanych sojuszników w Armii Wyzwolenia Oromo. To był ruch, który powstał jeszcze za dyktatury tigrajskiej i wtedy walczył z Tigrajczykami sprawującymi władzę w Addis Abebie. Potem, kiedy pół Oromo, Abiy, objął władzę jako premier, Oromo wiązali z nim ogromne nadzieje i ogromnie się zawiedli. Armia federalna ich tłamsiła i dławiła tak jak wcześniej, zaś Abiy, chociaż pół Oromo, zdecydowanie oparł się na Amharach, odrzucił model federalny i pragnie przywrócić scentralizowaną Etiopię z czasów cesarskich, co sprawia, że zbuntowani Oromo no, musieli wejść w sojusz ze swoimi dawnymi prześladowcami Tigrajczykami i w tej chwili Armia Wyzwolenia Oromo działa o 40 do 60 kilometrów od Addis Abeby, bo Addis Abeba jest w sercu kraju Oromo. Cała stolica jest etnicznie mieszana z dominantą amharską, natomiast wokół ziemie są oromskie i jeżeli ktoś wejdzie z powstańców do Addis Abeby, to Oromo pewnie wcześniej niż Tigrajczycy. W odpowiedzi na klęskę ofensywy i zwycięstwa powstańców, Abiy przystąpił do gigantycznych łapanek
w Addis Abebie. Kilkanaście tysięcy Tigrajczyków zostało wywiezionych do obozów, o których wiadomo, że są gdzieś na pustyni afarskiej, ale co dalej z nimi nikt nie wie. I co więcej, jest oczywiste, że Tigrajczycy są więzieni tylko za to, że są Tigrajczykami. Z punktu widzenia Abija, który podczas wojny z Erytreą był oficerem wywiadu, to jest zabezpieczanie zaplecza, prawda? Bo na tych Tigrajczykach przecież nie można polegać. Z punktu widzenia Tigrajczyków i innych mniejszości etnicznych zamieszkujących Addis Abebę, to znaczy, że nie można za grosz ufać rządowi i już lepiej wiązać nadzieję z powstańcami. Nakreśliłeś obraz koszmaru, można powiedzieć, który w tej chwili odbywa się w Etiopii pod okiem laureata pokojowej Nagrody Nobla i z jego aktywnym udziałem. Mamy masakry, mamy gwałty. Jeszcze jeden być może element, o którym warto wspomnieć, to jest dramat humanitarny, którego skali nie znamy, bo nie wiemy, co się dzieje realnie w Tigraju. Wiemy o pogromach Tigrajczyków w Addis Abebie, o których wspomniałeś. Wiemy o tych rejonach, do których jakikolwiek dostęp istnieje. Natomiast to, co dzieje się w samym Tigraju, to są rzeczy, które dochodzą do nas bardzo szczątkowo, prawda? No tam nie ma w ogóle dziennikarzy, nie ma też ONZ-u ani organizacji humanitarnych. Ostatnia próba lotu samolotu ONZ-owskiego do Mekele, kiedy wreszcie wytargowano zgodę Addis Abeby na taki lot, to kiedy samolot podchodził do lądowania, siły federalne dokonały nalotu na Mekele, ewidentnie w nadziei, że artyleria przeciwlotnicza tigrejska zestrzeli też samolot ONZ-owski i będzie można Tigrejczyków obarczyć winą za tą zbrodnię. Ta prowokacja się nie udała, ale w Addis Abebie aresztowano wczoraj kilkudziesięciu pracowników ONZ i oświadczono, że jeżeli się im udowodni naruszenie prawa w Etiopii, dzisiaj każdemu można udowodnić dowolne naruszenie prawa, to staną przed sądem. Ewidentna próba zastraszenia ONZ-u, żeby nie ingerowała. Co więcej, aresztowano 70 kierowców ciężarówek, którymi wożono pomoc humanitarną do Tigraju. Tej pomocy od miesiąca Tigraj nie widział. Wiadomo, że panuje tam głód. Nic więcej nie wiadomo, ponieważ oficjalne komunikaty Ludowego Frontu Wyzwolenia Tigraju nie informują o sytuacji humanitarnej. A zresztą jest to reżim, który równie jak jego przeciwnicy kontroluje media, więc temu, co oni mówią, też nie bardzo można ufać. Za to należy dodać, że w tym sojuszu oprócz Tigrajczyków i Oromo, sojuszu formalnie zawartym w Waszyngtonie, mimo że rząd amerykański w tym nie miał żadnego udziału i jest wobec sojuszu bardzo krytyczny, uczestniczy też siedem innych ugrupowań etnicznych, afarskie, somalijskie, z Benishangulu, to ważne, bo na terenie Benishangulu wznosi się ta gigantyczna zapora na Nilu, którą Etiopia wzniosła, a z powodu której Sudan i Egipt periodycznie grożą Etiopii wojną. Innymi słowy, Tigraj najwyraźniej chce przekształcić tę wojnę w ogólną kampanię przeciwko rządowi. I pytanie brzmi oczywiście, jaki jest cel po zwycięstwie, które dzisiaj wydaje się wysoce prawdopodobne. Inaczej niż Erytrea, Tigraj nie dąży do niepodległości. Niepodległy Tigraj skazany byłby na śmierć głodową, bo na północy ma śmiertelnego wroga Erytreę, na południu ma śmiertelnego wroga Amharów, na wschodzie ma, jeżeli nie wroga, to w tym sensie na pewno nie przyjaciół spośród Afarów. I jedynie na zachodzie ma krótką linię graniczną z Sudanem, od którego byłby całkowicie zależny, gdyby miał być niepodległy. Więc z punktu widzenia Tigrajczyków niepodległość nie jest celem. Celem jest utworzenie takiego rządu w Addis Abebie, który by od Tigrajczyków się odczepił i pozwolił im robić to, co chcą. A taki rząd jest możliwy tylko wtedy, jeżeli będą w nim reprezentowane wszystkie inne grupy etniczne Etiopii i tym samym konflikty, które w tej chwili się rozgrywają w terenie,
całym kraju przeniosą się do Addis Abeby i skutecznie sparaliżują życie polityczne. Na skład tego sojuszu to taka strategia polityczna nie wydaje się niemożliwa. Przy tego typu wojnie realną nadzieję mogłoby dawać to, że ktoś jest w stanie tę wojnę wygrać. Ty wspomniałeś o tym, że Tigrajczycy są na dobrej drodze, żeby obalić Abiy Ahmeda. Czy to jest rzeczywiście perspektywa dająca się przewidzieć, dająca jakąkolwiek nadzieję tym ludziom? No bo dopóki będą trwały mordy po wszystkich stronach w zasadzie, dokonywane przez wszystkich uczestników tej wojny, to nikt nie będzie miał spokoju. Czy ta wojna może się zakończyć zwycięstwem Tigrajczyków? Może się zakończyć klęską wojsk federalnych, które rzeczywiście są w rozsypce, upadkiem rządu Abija. To natomiast nie musi automatycznie oznaczać zwycięstwa Tigrajczyków, ponieważ zwycięstwo takie stanowiłoby śmiertelne zagrożenie dla władzy dyktatora Erytrei, Isaiasa Afwerkiego, a wojska erytrejskie stacjonują i w zachodnim Tigreju, i na granicy z Sudanem, i w odróżnieniu od armii federalnej są poważną siłą militarną. Klęska Erytrei w wojnie tigrejskiej oznacza obalenie Afwerkiego. Innymi słowy, nawet jak Tigrajczycy obalą Abija, no to pozostaje problem relacji z Erytreą, póki tam rządzi Afwerki, o żadnym pokoju być nie może. Co więcej, obalenie rządu Abija otworzy natychmiast wszystkie tlące się dzisiaj konflikty etniczne. Etiopia stanie się krajem, którym strasznie trudno jest rządzić, jeżeli w ogóle. I zupełnie realna jest hipoteza, że Etiopia, drugi po Nigerii co do wielkości kraj Afryki, jedyny, który nigdy nie został skolonizowany, stanie się państwem upadłym, to dla rogu Afryki, który jest niezwykle strategicznie położone, miałoby konsekwencje katastrofalne i katastrofalne w ogóle dla całej Afryki. Można sobie wyobrazić, że Somalia wznowi aspiracje do zamieszkałego przez Somalijców Ogadenu. O to terytorium ogromne toczyła się przecież wojna etiopsko-somalijska. Afarowie mogą chcieć połączyć się z zamieszkałym przez Afary w Djibouti. Kenia od dawna rości pretensje do południowego pasa Etiopii. Zaś z Sudanem Etiopia niemal stoczyła wojnę o graniczny rejon Alfaszka. I jeżeli się okaże, że Etiopia jest do rozdrapania, to sąsiedzi rozdrapią. A to będzie oznaczało wojnę na skalę obu wojen kongijskich. Jest to po prostu przerażająca hipoteza. I tutaj trzeba powiedzieć, że główna odpowiedzialność za ryzyko takiego biegu wydarzeń no spada jednak na Abija i na jego szatański pakt z dyktatorem Erytrei Afwerkim, który miał zapewnić pokonanie Tigrajczyków, a może doprowadzić do upadku Etiopii. Bardzo dziękuję. Konstanty Gebert, publicysta Gazety Wyborczej, zajmujący się sprawami międzynarodowymi, był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję. Teraz czas na wizytę w miejscu, do którego prowadziła nas droga kręta i długa, ale doszliśmy. Michał Żakowski w Afganistanie. Michał Żakowski jest w Kabulu. Witam cię serdecznie. Dzień dobry. Rzeczywiście kręta i długa, ale nareszcie. Nasza wspólna akcja Radia 357 i raportu o stanie świata wkracza w nową fazę. To nie była podróż łatwa, ale się udało. Już żebyśmy się nie rozwodzili nad tym, co działo się przez ostatnie dni, ale rozumiem, że z Termezu dojechaliście na Półwysep Arabski i stamtąd do Afganistanu, tak? Można to tak w skrócie powiedzieć. Na szczęście odkryliśmy to, że można się w jakiś sposób załapać, mówiąc kolokwialnie, na samolot, który leci z Abu Dhabi. Też odrobinę tutaj ciekawostki takiej, że te różnice pomiędzy Emiratami na przykład w wysyłaniu samolotów i przyjmowaniu pasażerów są spowodowane COVID-em i tym, czy są robione testy PCR na lotniskach. I to też jakby bardzo organizuje tak poważny ruch powietrzny,
wieczny i tak zresztą można powiedzieć na te czasy, na te warunki, na te państwa egzotyczne, ja mówię połączenie Abu Zabi czy Dubaju z Kabulem, że właśnie z Dubaju nie dolecimy, bo nie ma testów PCR na lotnisku w Kabulu, a z Kabulu polecimy do Abu Zabi, pomimo tego, że nie ma tych testów, bo jest inne prawo dotyczące COVID-a i myślę, że tą ciekawostką zamykamy całą sprawę. Dobrze, jesteś w Kabulu. Kiedy byłeś tam ostatni raz? Oj, to było bardzo dawno temu i to było przez mgnienie oka, także powiem szczerze, że niewiele nie z ma, tego pamiętam. Nie ma porównania, tak? Nie ma żadnego porównania, nie jestem w stanie tego ocenić. Dla mnie ja tą wyprawę traktuję, bo to już nazywam wyprawą, jako zupełnie coś nowego, poznanie zarówno miasta samego w sobie, ale miasta w tych szczególnych okolicznościach pod nowymi, w czasie nowych rządów, rządów talibów, tak jak wszyscy wiemy, 20 lat temu odsunięci, wyrzuceni niemalże z kraju, a teraz powrócili w ciągu kilku dni, to nazwane było Blitzkriegiem afgańskim do 15 sierpnia tego roku. 15 sierpnia Kabul stał się częścią Islamskiego Emiratu Afganistanu i to jest właśnie kraj talibów, teraz przez nich rządzony. Michale, jak myślimy i wyobrażamy sobie Kabul, czy Afganistan, czy jakikolwiek inny kraj pod rządami talibów, to wydaje się, że to jest przejście na drugą stronę lustra. Czy rzeczywiście masz takie poczucie, że to jest kraj kompletnie z kosmosu, że to jest miejsce, w którym życie toczy się według jakichś innych praw? No, myślę, że na pewno się toczy według innych praw. Myślę też, że to życie się mocno zmieniło. Oczywiście to, co widzimy na ulicach w Kabulu, obecność talibów, bojowników, posterunki, mężczyzn, którzy chodzą z bronią, no to wszystko powoduje, że jednak widzimy, że to jest coś zupełnie innego niż możemy to zaobserwować w innych częściach świata. Oczywiście no poza tymi, o których wiemy, że tam toczy się wojna i tutaj też może nie toczy się wojna, bo jest w miarę spokojnie, ale to napięcie spowodowane tym, co się stało, cały czas jest obecne i myślę, że ta zmiana też to jest zmiana w charakterze miasta, bo jak zapytałeś mnie, kiedy byłem ostatnio i jakbym mu porównać, nie staramy się tego porównywać, ja zapytałem o to porównanie jednego z młodych mieszkańców Kabulu i Ahmed zaprowadził mnie, powiem szczerze, w bardzo ciekawe miejsca, ale również bardzo znane w tej miejscowości dla wielu ludzi, między innymi na tak zwaną Chicken Street. Tutaj znawcy Kabulu będą się z przekąsem uśmiechali, Boże, pojechał na tą ulicę, którą wszyscy opisują. No tak, ale ta ulica też wiele mówi o zmianach w tym kraju, a szczególnie w tym mieście. I myślę, że pójdźmy z Ahmedem na chwilę do centrum Kabulu i posłuchajmy, z jakimi problemami mierzą się teraz Kabulczycy, tak samo jak zresztą reszta Afganistanu, co się stało i czym różni się to, co teraz, z tym, co było jeszcze kilka miesięcy temu. No, this is the downtown of Kabul, it's like we can say Sharna. Czy to jest ten sam gwar Kabulu jak kiedyś? No nie, oczywiście, że nie. To było zawsze zatłoczone i drogie miejsce, klasy wyższej. Tu były zazwyczaj biura. Te biznesy, które tu widzimy, one jeszcze są, ale za 3-4 miesiące zostaną zamknięte. It will be like we can see it will be closing in 2 or 3 next months. Idziemy, a co chwilę podchodzą żebrzący ludzie. Czy jest ich teraz więcej? It's getting more day by day. Oni zawsze tu byli, tylko że teraz z dnia na dzień jest więcej kobiet i dzieci, ale żebrano tutaj zawsze. Wchodzimy do kantoru, wymieniam $100. Dostaje za nie 9 tysięcy afgani. Ile za to może przetrwać rodzina?
Normalna pięcioosobowa, taka przeciętna, wiesz, dla nich starcza na tydzień. Nie na miesiąc, ale na tydzień. Podrożało wszystko. Warzywa, paliwo, elektryczność. To nie jest wystarczająca suma na miesiąc, tylko na tydzień. Czas na pytanie o mięso, bo to posiłek specjalny. Tu widać, jak kryzys dotknął Afgańczyków. Wśród wiszących kawałków wołowiny czy baraniny stoi sprzedawca, do którego podchodzę. Kiedyś normalnie kupowało u mnie dziennie 100 osób, 150. Tak było za poprzedniej władzy. Teraz za talibów około 30. Ludzie nie dostają pensji, nie ma organizacji międzynarodowych, nie ma zarobków. Wynajmuję za tyle samo lokal, ceny za produkty nie podniosłem, a nawet opuściłem. I nic. Niewielu kupuje. A jakie i ile mięsa mogę kupić za 1000 afgani, czyli prawie 10 dolarów? Pytam i pokazuję banknot. O, ten tam kawałek wołowiny, to starczy dla 2 rodzin. No, na jeden obiad oczywiście. Kończę rozmowę i idziemy dalej. To ulica Rzeźników, oczywiście dlatego, że tu są ich sklepy. Taka jest jej nazwa. Kawałek dalej skręcamy w ulicę przy parku Shahrenaf. Jeszcze do niedawna miejsce koczowania tysięcy uchodźców, którzy uciekli ze stref bitew pomiędzy talibami i wojskami rządu, którego już od 15 sierpnia nie ma, po 20 latach u władzy. Obok sprzedawca granatów. Sezon na te owoce właśnie się kończy. Dochodzimy do jednego ze skrzyżowań. A tam? Zwykły sklep papierniczy. Możemy tutaj kupić tusz do piór, możemy kupić specjalne chusteczki do czyszczenia komputerów, smycze do wieszania identyfikatorów, ołówki, kredki, zeszyty. Ale możemy również kupić flagi talibów. Zaraz zapytam, ile kosztują i jak wygląda ten rynek w tym małym sklepiku. Jak wygląda popyt, jak ilu ludzi przychodzi i chce kupić flagę talibanu. Thank you so much. Michał Żakowski w Kabulu, wspólna akcja Radia 357 i raportu o stanie świata. Michale, jak wygląda sytuacja z tymi flagami? Czy rzeczywiście wielu ludzi je kupuje i ile one kosztują? Ta sytuacja jest bardzo ciekawa, bo jest też symboliczna. Ten sprzedawca w tym małym sklepie papierniczym powiedział, że no tak, przychodzą ludzie, kilka osób, kilkanaście może, ale nie jest to jakiś wielki run na te flagi. I dodam tylko, że 4 flagi, 3 takie duże, 2 małe na przykład potrafią kosztować 1000 afgani. To już przed chwilą słyszeliśmy, ile mniej więcej jest 9000, ponad 9000 afgani, to jest 100 dolarów, no to tutaj 10 dolarów i mamy tyleż flag państwa islamskiego. Natomiast co ciekawe, tam są flagi poprzedniej władzy, Afganistanu jeszcze sprzed 4 miesięcy. I też przychodzą ludzie i też te flagi kupują. Co prawda jest to jakiś mały promil, ale nam się tutaj wydaje, że to życie zamarło, że tego życia starego już w ogóle nie ma i nawet jest ono karane za w ogóle pojawianie się, ale rzeczywiście tych flag jakoś się specjalnie nie ruguje. Może nie wszędzie się je ruguje, nie wszędzie one miały zniknąć, kiedy talibowie weszli do Kabulu i zaczęli tutaj rządzić. Natomiast to ciekawe też jest, chociażby wielki plakat wzdłuż jednej ulicy widziałem zapraszający do nauki języków obcych w szkole międzynarodowej. No też
mamy w głowie inny świat ortodoksyjnych islamskich talibów, prawda, którzy wprowadzają bardzo ostre, rygorystyczne prawo zabraniające wielu rzeczy. No tutaj mamy zaproszenie do nauki, do otwierania się na świat. To też jest, myślę, bardzo ciekawe w tym całym oglądzie tego, co tu się dzieje. Może, Michale, to jest tak po prostu, że ludzie się adaptują do sytuacji tak jak to zwykle. W każdej sytuacji, czy to jest wojna, czy to jest przejęcie kraju przez tak ortodoksyjny ruch społeczny jak talibowie, no trzeba żyć. To znaczy większość tych ludzi rano wstaje i zastanawia się, co dać dziecku do jedzenia. Czy szkoła dzisiaj jest otwarta, czy pójdę do pracy. To są te same wybory, przed którymi stajesz w każdym innym kraju, tylko że ta sytuacja jest kompletnie inna, dramatyczna. No tak, tutaj jest sytuacja pogłębiającego się kryzysu i to jest jedna sprawa. Poza tym pamiętajmy, że to jest na razie opowieść o Kabulu, to jest opowieść o stolicy tego kraju, która kompletnie ma się nijak do reszty, to znaczy do tego, co się dzieje na prowincjach. Tam i tkanka społeczna jest inna, to znaczy ludzie, ich podejście do życia, do wiary, do otwarcia na świat, do tradycji jest zupełnie inne i tutaj nie chciałbym wchodzić w ocenianie tego. Natomiast Kabul był stworzony, był czymś zupełnie innym. To było, no, nazwijmy to miasto otwarte na różnego rodzaju nowości płynące z zachodu. I to jest jedna sprawa. Druga, o której mówisz, ludzie, którzy już się dostosowują do nowych warunków. No tak, ale do czego mieli się dostosowywać wcześniej? Do ciągłego życia w strachu zamachów, wojny tak naprawdę, która była prowadzona w całym kraju. Do tego zresztą to wszyscy mówią. Ja nie mówię tylko, nie chciałem tylko dzielić na zwolenników i przeciwników talibów, ale znawcy tematu. Teraz można przejechać przez cały prawie Afganistan. Prawie oczywiście, z różnymi wyjątkami. Kiedyś, jeszcze te kilka miesięcy temu, to było niemożliwe oczywiście, bo tam opór stawiali talibowie, to oni nie przepuszczali bądź atakowali. Ale teraz ten kraj jest pod tym względem stabilny. No i kolejna rzecz, no jeżeli by mieli ludzie się sprzeciwiać, to musieliby się do czegoś odnieść, do jakiejś propozycji, czyli jakiegoś ruchu oporu chociażby. Dolina Panjshiru to jest to miejsce, gdzie ten ruch oporu mógłby się ewentualnie narodzić, no ale tam, z tego, co dzisiaj słyszałem zresztą od dziennikarza, który tam pojechał, powiedział, że no, większość prowincji właściwie jest w rękach talibów, trzy są tylko w rękach grup oporu, no i to nie jest chyba realna opozycja i propozycja dla całego Afganistanu. W związku z tym myślę, że tutaj też jest problem i to trzeba też zauważać. To jest bardzo ważne, co mówisz, bo dochodzą z Afganistanu, zwłaszcza z prowincji, jak się czyta doniesienia, różnego rodzaju komentarze, to właśnie pojawia się w nich ten wątek, że wojna się skończyła. Ktokolwiek nami nie rządzi, to przynajmniej jest spokój, jest stabilizacja. Pytanie, czy tego typu nastroje panują również w Kabulu, no bo przecież Kabul to jest miasto, to jest stolica, to jest również miejsce różnego rodzaju ruchów intelektualistów, ludzi, którzy wiadomo, nie chcieli powrotu talibów. To przede wszystkim z tego miasta uciekali ludzie na zachód po przejęciu talibów przez Afganistan. A zatem czy ty czujesz, jesteś już w stanie ocenić, jak to wygląda na ulicy, czy ludzie gdzieś tam kryją się po kątach, gdzieś tam odchodzą na tą wewnętrzną emigrację i próbują jakoś przetrwać ten czas, licząc, że być może to się zmieni? To jest ciekawe, co mówisz, natomiast to jest bardzo trudne do określenia, dlatego że po pierwsze trzeba by było z tymi ludźmi też porozmawiać, co nie jest takie proste, ze względów chociażby na takich, że zwyczajnie się po prostu boją. Po drugie jest to dopiero drugi dzień, więc jakby tutaj też ten warunek czasowy trzeba wziąć pod uwagę. Ale myślę, że takim symbolicznym wyrazem tego, czy opisem, czy podpowiedzią do tego, o co ty pytasz, jest moja krótka rozmowa na straganie z granatami, oczywiście granatami owocami, których sezon właśnie mija, z których słynie i Afganistan, i Pakistan, i ten region świata. Sprzedawca, z którym rozmawiałem, musiał przerwać tą rozmowę, bo przyszła jakaś znajoma kobieta, z którą zaczął rozmawiać, sprzedawać jej te granaty, wymieniać oczywiście różnego rodzaju uwagi. Ja poprosiłem mojego tłumacza, by zapytał, czy ta pani mogłaby ze mną porozmawiać. Stanowczo odmówiła, odeszła, ale za chwilę zawołała tego tłumacza,
mówiąc, że ona nie może tego zrobić na ulicy, ale zaprasza do swojego salonu piękności, który jest gdzieś tam w Kabulu, i ona chętnie wytłumaczy, dlaczego ona nie bardzo zgadza się z tym, co teraz się dzieje. Także to też chyba pokazuje, w jakim stanie są ludzie, prawda? Szczególnie mówimy tutaj o kobietach. I mam nadzieję, że pójdziesz do niej, do tego salonu. Wiesz, biorąc pod uwagę losy tej wyprawy i podróży, nie chciałbym niczego obiecywać, ale postaram się. Tak, to jest w zamiarach. A jak wygląda sytuacja humanitarna w mieście? Bo słyszymy, że to jest kryzys żywnościowy w całym kraju. Czy Kabul odczuwa to troszkę mniej niż prowincja? Nie jestem tutaj, myślę, że ekspertem, który dobrze by to wytłumaczył, czy mógł ocenić. Ja mogę tylko ze swojej strony powiedzieć, że w samolocie, którym leciałem do Kabulu, było wielu przedstawicieli organizacji humanitarnych i organizacji, które się zajmują pomocą międzynarodowych, włącznie z ONZ-em i nie tylko. Więc myślę, że tutaj coś zaczyna się dziać, jakaś pomoc zaczyna być organizowana. Zresztą to tak jakby zazębia się z tym, o czym rozmawialiśmy tydzień temu na temat pomocy, która tkwi na granicy Uzbekistanu i Afganistanu, na której miałem przyjemność być. Natomiast jak wygląda dokładnie ta sytuacja? Myślę, że to nie jest łatwe do opowiedzenia. No, jeszcze nie mam dostępnych danych, nie rozmawiałem z ludźmi, którzy się nią zajmują. Mogę tylko powiedzieć to, co widzę i o tym, co widzę. I rzeczywiście na przykład siedzące dwie kobiety w burkach na środku ulicy, które mijane są przez samochody z dzieckiem leżącym przed, to też jest chyba coś, co mówi nam o tym, w jaki sposób żyje część mieszkańców tego miasta. Część z nich wyprzedaje swoje przedmioty z domu i tak dalej, by przeżyć. Jaka jest tego skala? Myślę, że to jest na razie nie do oszacowania. Tym bardziej, że te dane, myślę, że są trudne do zdobycia, dlatego że talibowie sami się zmagają z systemem zarządzania krajem i miastem, a organizacje humanitarne dopiero wracają, dopiero one będą się tym zajmowały. Z tego, co widać, no na razie tego nie jest nikt w stanie ocenić. Pytanie troszkę szersze, może wykraczające poza taką bezpośrednią obserwację, ale my słyszymy właściwie od sierpnia, że to nie będzie ten sam Taliban i to nie będą te same rządy, co poprzednio, prawda? Co pod koniec lat, w drugiej połowie lat 90. Że to są inni talibowie, to są ludzie, którzy zdają sobie sprawę, że ten kraj bez pomocy zewnętrznej nie przetrwa, że przez te ostatnie 20 lat dokonały się pewne zmiany, które są nieodwracalne również w mentalności ludzi. Czy to jest twoim zdaniem wyznacznik dla tych rządów? To się nie zmieni? Bo my z jednej strony słyszymy takie rzeczy, z drugiej oglądamy czasem obrazki o brutalności tej władzy, o przemocy wobec kobiet, o tym, że dziewczynki muszą się uczyć czasem w tajemnicy. To będzie taki splot różnego rodzaju sprzeczności w tej polityce talibskiej, z której coś być może po jakimś czasie się wyłoni? No naprawdę teraz myślę, że jest wiele sprzeczności i wiele niedomówień. To jest z jednej strony, może być sytuacja taka bądź inna. Mówię teraz bardzo ogólnie, ale dlaczego? Dlatego, że chociażby jedna z rozmów tutaj z właścicielem hotelu, w którym jestem, on powiedział, że różnica według niego pomiędzy tym, co było, co teraz się dzieje, to jest taka. Wtedy talibowie mieli bardzo wielkie poczucie przybycia i narzucania porządku islamskiego, zgodnego z prawem szariatu, wiary, religii. Teraz talibowie przyszli, by rządzić, a to jest zupełnie inna sprawa. I myślę, że te słowa mogą oddawać ich intencje, no ale dopiero te intencje można poznać, kiedy się to pytanie zada, w jaki sposób ten Taliban obecny różni się od tego, który był, w jaki sposób zamierzają traktować tą część, tą władzę, którą może nie dostali w prezencie, ale którą udało im się wynegocjować. De facto po 20 latach chyba pokonali to mocarstwo w jakiś sposób łączony, dyplomatyczny, wytrwałości swoich bojowników, którym postawieniu się przez tyle lat tak wielkiej potędze. Ja tu nie chciałbym wchodzić oczywiście w jakieś bardzo skrajnie antyamerykańskie poglądy, natomiast coś w tym jest, że ta siła jednak to oni rządzą, to oni wymusili pewnego rodzaju układy, to oni
mam wrażenie też dzięki swoim jakimś zabiegom dyplomatycznym uzyskali chociażby to, że Amerykanie zostawili tyle sprzętu wojskowego na miejscu tutaj i tak dalej, i tak dalej. No oni w końcu jednak, ta dyplomacja pojechała do różnych krajów. Wcześniej, te 20 lat temu, Taliban uznały 3 państwa. Teraz tych państw może nie jest więcej, ale w większych rejonach operują ich dyplomaci i próbują coś z tego ugrać, co dostali, co mają w Afganistanie, czyli mają tą władzę. Także to dopiero się będzie wykluwało, ale tak jak mówisz, paroksyzmy, sprzeczności, niedomówienia, informacje z prowincji, które są nie do sprawdzenia, a które mówią czasami w bardzo, bym powiedział, obcesowy sposób o talibach. Chociażby ostatnio na przykład jest bardzo szeroko dyskutowany przez dziennikarzy tutaj pracujących materiał CNN, który mówi o sprzedaży jednej z dziewczynek starszemu 60-letniemu mężczyźnie. No, rodzina miała być podobno w potrzebie, dziewczynka miała być sprzedawana, wszyscy zainteresowani byli filmowani. Okazało się, że to jest materiał nieprawdziwy. No i teraz wielka telewizja amerykańska odnosi porażkę propagandową wobec twardych dowodów z preparowania materiału, że ta rodzina myślała, że kręci ten film za pieniądze pomocy. Ja wiem, że to brzmi dość niewiarygodnie, ale tak to się tutaj wydarzyło i to jest też przedmiot dyskusji, w jaki sposób ten Afganistan uczciwie pokazywać. To znaczy rodzina nie chciała sprzedać tej dziewczynki? Nie. To była inscenizacja, jak rozumiem, tak? Tak, to była tak zwana inscenizacja, ustawka, jak to się mówi. I to też, mówię, wiele pokazuje oczywiście pewnie o intencji dziennikarzy, CNN. To też wiele mówi o tym, w jaki sposób pracuje się na miejscu w takich... I to jest uniwersalna, prawda, nie dotycząca Afganistanu. Mówi o chęci pewnie zdobycia jakiejś sławy. Dzięki materiałowi, wstrząsającemu zresztą, który tak miał wyglądać. Natomiast to dotyka innego problemu, uczciwego pokazania Afganistanu w tak przełomowym momencie, by też nie to, że chwalić rząd talibów, ale też by pokazywać też momenty, w których może prawdopodobnie coś się uda zrobić. Wiem, że brzmi jak... No, mam nadzieję, że nie brzmi jak rzecznik talibów teraz, ale to tak wygląda. To jest bardzo trudny problem do pokazywania. I tak samo jak społeczności międzynarodowej trudno jest uznać teraz Afganistan pod rządami talibów w zamian za pomoc międzynarodową, tak dziennikarze muszą się mierzyć z próbą opisywania tego, co tutaj widzą. Bardzo ci dziękuję za tę relację. To jest prawdziwy początek akcji Michał Żakowski w Afganistanie, wspólna akcja Radia 357 i raportu o stanie świata. Mówisz, że wykluwają się rządy talibskie, wykluwa się też twoja relacja na temat tych rządów i na temat życia w Afganistanie dzisiaj i w najbliższym czasie. Zapraszam serdecznie w niedzielę na audycję Na dachu świata w Radiu 357, którą zresztą poprowadzi Adrian Bąk, wydawca raportu o stanie świata, i tam kolejne informacje, kolejne relacje Michała Żakowskiego, a oczywiście w przyszłym tygodniu w naszych mediach społecznościowych będziemy informować o tym, co się dzieje w stolicy Afganistanu, a za tydzień oczywiście spotykamy się z Michałem w relacji długiej i wyczerpującej, opowiadającej o tym, jak żyje się w Afganistanie. Bardzo ci, Michale, dziękuję za dziś. Czekamy za tydzień i czekamy na jeszcze. Bardzo się cieszę, dziękuję i mam nadzieję, że to jeszcze będzie. Michał Żakowski w Afganistanie. I to już prawie wszystko w raporcie o stanie świata. Zapraszam w imieniu Agaty Kasprolewicz na poniedziałkowy raport o książkach. We wtorek 6 odcinek naszej serii podcastowej pod tytułem Raport z przyszłości. Ten program również poprowadzi Agata. W środę oczywiście raport na dziś i tak dalej, jak najdłużej się da. Dziękuję Państwu raz jeszcze za wsparcie okazywane nam od marca ubiegłego roku, bo to dzięki Państwu możemy tworzyć raport. Zapraszam wszystkich zainteresowanych na mój profil w serwisie patronite.pl. Za jego pośrednictwem najłatwiej nas wesprzeć.
Adrian Bąk, Chris Wawrzak, Dariusz Rosiak, dziękujemy bardzo za dziś. Na koniec jeszcze raz Brigitte Bardot z czasów, kiedy jeszcze nie tak bardzo nienawidziła ludzi. Tu veux ou tu veux pas? Tu veux c'est bien, si tu veux pas, tant pis. Si tu veux pas, j'en ferai pas une maladie. Oui mais voilà, réponds-moi non ou bien oui. C'est comme si ou comme ça, ou tu veux pas. Tu veux ou tu veux pas? Toi tu dis noir et après tu dis blanc. C'est noir, oui mais si c'est blanc, c'est blanc. C'est noir ou blanc, mais ce n'est pas noir et blanc. C'est comme si ou comme ça, ou tu veux pas. La vie, oui c'est une gymnastique. Et c'est comme la musique, il y a du mauvais et du bon. La vie, pour moi elle est magnifique. Pourquoi tu te la compliques par des hésitations? Tu veux ou tu veux pas? Tu veux c'est bien, si tu veux pas, tant pis. Si tu veux pas, j'en ferai pas une maladie. Oui mais voilà, réponds-moi non ou bien oui. C'est comme si ou comme ça,